Witam na pomeczowej konferencji prasowej. W zakończonym spotkaniu mistrzostwa czwartej ligi grupy podlaskiej Olimpia Zambrów pokonała Hetmana Tykocin w stosunku 4-2. Kilka zdań na temat przebiegu spotkania. Proszę trenera, zacznę rezolucyjnie od gości. Panie trenerze, bardzo proszę. Ja bardzo chciałbym podziękować na początek Olimpii Zambrów tego zwycięstwa, bo gdzieś tam druga połowa była fajna w ich wykonaniu, moim zdaniem. Pierwsza pewnie troszkę słabsza, wiadomo, ale Olimpia to jest taki zespół, który gdzieś tam moim zdaniem zasługuje i miasto, i klub na grę w wyższej lidze, więc życzę im jak najlepiej w przyszłości, jeżeli chodzi o naszą grę. Pierwsza połowa była bardzo dobra, my wszystkie mecze staramy się grać wysoko, chcemy grać piłką, ale mówię, no, młodzież ma to do siebie, że mając w pierwszym składzie chyba dzisiaj 7 albo 8 młodzieżowców w kadrze meczowej, niemalże 14 młodzieżowców te błędy muszą popełniać i my te błędy popełniamy. To jest któryś mecz z rzędu, że tracimy w drugiej połowie kilka bramek, gdzie w pierwszej połowie prowadzimy. No ale życie. My chcemy budować zespół na bazie gdzieś tam też wychowanków. Nie stawiamy na piedestale samych wyników. Chcemy grać w piłkę, nawet gdzieś tam w przyszłości kosztem tych przegranych meczów, ale po to jesteśmy, żeby szkolić młodzież i gdzieś tam dawać jej szansę grać wyżej. Także na zakończenie dziękuję bardzo Olimpii Zambrów i życzę powodzenia. Kamil, proszę. Dzień dobry, witam. No cóż powiedzieć, no pierwsza połowa zdecydowanie, no można powiedzieć, że pociąg przyjechał, a nas nie było na stacji. Popełniliśmy sporo błędów, źle wyszliśmy w mecz. Źle reagowaliśmy na wydarzenia na boisku, szczególnie po stracie piłki, jeżeli chodzi o taki agresywny odbiór, za bardzo byliśmy pasywni, straciliśmy dwie bramki. No i przerwa mocnych, sporo słów szatni, bardzo mocnych, można powiedzieć. Pierwszy raz tak mocno było, ale zespół zareagował pozytywnie, zdobył 4 bramki, wygrał spotkanie i z drugiej połowy można być zadowolonym. Trzeba też pochwalić drużynę Hetmana, która tutaj bardzo dobrze wyglądała, jeżeli chodzi o zespół. Grała w piłkę, otwierała fajnie grę, próbowała podejść wysoko i trzeba przyznać, że tu jeżeli chodzi o organizację i gry, naprawdę zespół wzór, można powiedzieć, bardzo fajnie to wyglądało z ich strony. No a my cóż, przygotowujemy się do kolejnego meczu, najważniejszego dla nas w tej rundzie i to tyle. Dziękuję. Pytania jakie są do trenerów? Jeśli nie ma, to dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.